Cześć Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję. Bruno Schulz. To inaczej, jak będziecie odmieniać o, w opowiadaniu Brunona Schulza. Tak? Tutaj zapiszcie sobie to, żebyście się nigdy nie pomylili. No i szkoda by było, jakby wam zaznaczyli jakiegoś orta z tego powodu. To są takie dwa imiona: Hugo i Bruno które w, te, w takiej konstrukcji są odmieniane. Jak się wam czytało sklepy cynamonowe? Czy to było przyjemne? Czy czuliście udrękę? Czy rzucaliście jak Wokulski o ściany? Miskiewiczem. No dobra, czyli tak czy siak milczenie reszty odbieram jako oznakę, co to kurcze było. Jeżeli chodzi o Brunona szulce, to on nie ma szczęścia do biografów. Są różne książki o nim, ale gdzieś tam... Mam wrażenie takie niezbyt dobrze opracowane. I ja dzisiaj też będę się posługiwała jednak tylko drobiazgami takimi z jego życia. Jego ojciec był kupcem, matka miała dobre nazwisko. Kukmer. Ona była z Krukmer O kurczę, kuchmer rów, takie. Porządne nazwisko i wiadomo, że on uczęszczał do szkół w Drochobyczu. Możecie sobie wpisać, gdzie jest Drochobycz i dlaczego to będzie ważne na mapie literackiej świata. Ten Drochobycz będzie takim kolejnym miejscem do zapamiętania, tak jak Nowogródek Mickiewicza. Drochobycz, miasto na Ukrainie w obwodzie Lwowskim, czyli jesteśmy niedaleko Lwowa. Tam mamy wielką synagogę, widać, że to jest też miejscowość w dużej mierze zamieszkiwana przez ludność żydowską, po prostu. Daleko zobaczcie, to jest właściwie bardzo blisko Bieszczat, żebyście wiedzieli, dlaczego o tym mówimy. Kiedy skończył gimnazjum, to wtedy się szło na studia już i podjął studia w, jako uczył się architektury na Politechnice Lwowskiej. I tam studiował do roku 1913, więc cały czas na razie nam się dzieje wszystko przed wojną. Odbywa też w tym czasie takie kilkumiesięczne studia, to tak dzisiaj pewnie byście wymyślili w formie programu MOST albo Erasmus na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. I jak już możecie po tych jego, po jego wykształceniu, Boże, nie mogę się zebrać w ogóle, żeby coś powiedzieć sensownego, przepraszam. Jego wykształcenie już wam jasno sugeruje, że on będzie zajmował się raczej sztukami wizualnymi, że będzie artystą, malarzem, rysownikiem. I on zacznie pracować później od roku 24, czyli co się wydarzyło, pod... jak, jak, na jakie lata została przerwana ta jego biografia. Tak, w skrócie. Skoro był 13, a teraz 24, jakie wydarzenia? Tak. Czyli po wojnie zaczyna pracować jako nauczyciel rysunku w gimnazjum, tym, do którego chodził, Królowa Dosława Jakieły, Drochobycza. I pracuje tutaj 4 lata. Właściwie robi tylko sobie krótką przerwę na przygotowanie się do egzaminów, takich nauczycielskich. Trochę inaczej wtedy wyglądało. I później. Będzie powracał i aż do roku 1941 będzie cały czas tym nauczycielem. W międzyczasie zostają opublikowane jego debiutanckie opowiadania, które właśnie tutaj czytacie. To był wielki sukces. I w roku 1936 zostaje mianowany na tytuł profesora gimnazjum w międzyczasie, chociażby po tym, że tak dobrze było odebrane te sklepy cynamonowe. Tak, czyli jest taki, te tytuły w ogóle nie pasują do tych dzisiejszych tytułów. To inaczej się tam rozkładało, teraz nie może być po prostu profesorem tak. To się inaczej dzieje, ale zostaje uznany i to jest istotne i ważne w tej swojej miejscowości. Zaczynam pisać już od razu, tylko przyjmuję pracę nauczyciela, czyli od właśnie roku 24-25. I mówi się, że mogło to do tego go skłonić po prostu przyjaźń ze znajomym, który był pisarzem. Pierwszy utwór, jaki powstaje, który też znajdujecie w tym całym komplecie, to jest Noc Zimowa, ale on dostaje, zostaje opublikowany znacznie później, bo mamy jeszcze drugi zbiór opowiadań, to, to jest Sanatorium pod Klepsydrą. Dlaczego to się udaje? Bo ten debiut staje się sławny, słuchajcie, dzięki poparciu Zofii Naukowskiej, bo ona po prostu będzie... Dobrze o nim pisała, jako o odkryciu na takiej mapie literackiej. I włączy go do tego Szulca, do grupy literackiej przedmieście. Ona będzie się przyjaźniła z wielkimi pisarzami. Sam Schulz zostanie okrzyknięty wielki, guru literatury, który pokazuje coś nowego. Będzie, sam będzie się przyjaźnił z Gombrowiczem i z Witkacem. Tak? I to już nam pokazuje trochę te święto, twórce, święto trójce polskiej awangardy tych trzech. Niestety z tych trzech przeżyje tylko Gombrowicz czasy wojny i to na emigracji tylko i wyłącznie, znaczy tylko dlatego. Poza tym, że wydaje te sanatorium pod Klepsytrą, pracował na pewno nad powieścią Mesjasz, Mamy tylko fragmenty w, jako opowiadania włączone do sanatorium Pod nie Mamy też dużo poszulców prac o takich krytycznych, to są różne recenzje, fragmenty drukowanych jakichś wystąpień w, w wiadomościach literackich w tygodniku ilustrowanym, w skamandrze, w studio, czyli w tych najważniejszych też dla dwudziestolecia wtedy. Czasu pismach. Napisał też świetny esej, mityzacja rzeczywistości, który jest dla nas bardzo znaczący, bo o mityzacji rzeczywistości dzisiaj będziemy rozmawiać, po to się czyta szulca dzisiaj w szkole. Napisał też szkic oferty i pisał też dużo o twórczości innych pisarzy, jak chociażby naukowskiej. A przede wszystkim, cały czas jest profesorem, wykładowcą rysunku, zajmuje się też grafiką. I, I malarzem, który głównie akwarystą, akwa, re, oh Boże, dzisiaj będzie koszmar, przepraszam Was strasznie. <grym> to jest to za spanie. Jednak słuchajcie, żadne m, obrazy nie przetrwały. M, tylko mamy kilka rysunków i grafik, które dzisiaj Wam też będę pokazywała. I jak o nim mówili ludzie? To to, że to był bardzo taki skromny, cichy i nieśmiały e, człowiek. Osamotniony, znaczy on też był y, stronił od tłumów, od takiego brylowania y, w życiu towarzyskim i artystycznym. I żył sobie na prowincji, gdzie to życie też było nudne, spokojne, bardzo. Tak możemy przeczytać o tych czasach o, z opowieści jednego ze skrzypków. Niestety codzienna rzeczywistość, jaka w tym czasie panowała w Drohobyczu, małym prowincjonalnym mieście była szara i smutna, znaczna część społeczeństwa pogrążała się w coraz większym ubóstwie, zwłaszcza młodzież żyła bez perspektyw. Sam Schulz, chorowity i zmęczony monotonną pracą, otoczony chorymi członkami rodziny, zdawał sobie sprawę ze swej marnej egzystencji. To wszystko dręczyło go bardzo, ale nigdy się nie skarżył. I dalej, ucieczka od rzeczywistości była charakterystyczną cechą osobowości Brunona Schulza. No, i to jest dla nas istotne. Jeżeli chodzi o marne życie, marne wypłaty w biednym miasteczku ze schorowaną rodziną, i sam Szulc, też wiemy, że był wątłego zdrowia, i zaskakuje ich tam wojna. Społeczność chciała go nawet jakoś bronić. Zofia naukowska bardzo chciała mu pomóc. Bardzo go chciała też ciągnąć do Warszawy, i miał tam wyjechać w, 4, w listopadzie 1942 roku, kiedy już możemy mówić jasno o Holokauście Niestety tego samego dnia, kiedy Sofia Nowkowska załatwiła, że go uratuje, załatwiła mu po prostu wyjazd z tej Warszawy, gestapowcy, tak czytamy, rozjuszeni tym, że jakiś żyd broniąc się zadrapał któregoś z nich, padli do getta i rozpoczęli bezładną strzelaninę do każdego, kto się nawinął. Wówczas dopadł go gestapowiec o nazwisku Guntner i pozbawił życia strzałem w tył głowy. I tak to wygląda. Czyli w wojny trafia do getta w Drohobyczu. Wszyscy się starają uratować wielkiego artystę. Podobno nawet był zorganizowany najpierw jakiś człowiek, któremu miał Schulz tego dnia najpierw przekazać wszystkie swoje prace, żeby były ocalone. I, I właśnie później sam Schulz, żeby nie był obciążony tym wszystkim, tymi też rysunkami, miał się wydostać z getta. Tak? A tutaj przypadek. Został zabity i nie ma śladu po tych jego pracach, które pisał, w będąc w getcie. Mamy tylko te kilka opowiadań, które wyszły przed wojną. Bardzo smutne i krótkie życie, i dopiero zadebiutował jako jakie światło na arenie literatury, także malarstwa, tworząc nową koncepcję sztuki, mówiąc o mityzacji rzeczywistości, i szybko to wszystko zgasło, i nie ma śladów. Więc Szulc jest takim mm, wielkim, jakimś wyrzutem do świata i do wojny, tak? że, go, że go nie ma już. Teraz, jak wyglądają tego te opowiadania i jak wygląda ta narracja? To, co będzie. Drożniało Szulca od wszystkich innych twórców, to jest to, że on tworzy nam dwa typy, dwie ścieżki narracji. Jedna, co będzie narracja kreacyjna, a druga dyskursywna. To tak sobie warto gdzieś zapisać. I one się często nawet nakładają na siebie. Dlatego to jest trudne, bo wy jeszcze czegoś takiego nie czytaliście pewnie. Kreacyjne, czyli takie poetyckie fragmenty, to jest to, co ja za każdym razem, jak się czepiam waszych prac, to to, że tutaj są elementy właśnie poetyckie. To wy po prostu jak Schulz. Tylko, że to nie jest opowiadanie, tylko ma być tekst naukowy. W rozprawce. Czyli ta kreacyjność to jest takie tworzenie nowych światów. Poezja, języka, dyskursywność. To nie dość, że to będą jego elementy, takich traktatów, wykładów, ale też... Wszystkich odskoczni od głównego nurtu na zasadzie skojarzeń. Tam będzie też dużo pojęć abstrakcyjnych, terminów z różnych dziedzin nauk, takich jak egzystencja, elipsa, materia, registratura, apokryfy, generacja, palimpsety. To się pojawia wam w tym tekście, a czujemy, że to jest trochę nierówne, bo ten narrator, który nas prowadzi, w gruncie rzeczy jest małym chłopcem. To, co chcę wam od razu powiedzieć, że to jest tak, że ten. Nasz e, główny bohater i narrator. To jest jednocześnie chłopiec i jednocześnie dorosły. To znaczy to jestem, to jest każdy z Was, teraz i wcześniej i jednocześnie. To jestem ja teraz i wcześniej ja. Każda ja z każdego okresu, ja Aneta, mała dziewczyna, mała dziewczynka, ja Aneta w, w podstawówce, ja Aneta w gimnazjum, ja Aneta w liceum. To znaczy, jestem w, ja we wszystkich tych swoich czasach, i się odwołuję do tych wszystkich moich wyobrażeń, co myślałam o świecie, jak byłam dzieckiem, a co myślę teraz i wchodzę trochę też w, to, w ten zachwyt takiego postrzegania świata jako dziecko, bo ono było poetyckie bo jako dziecko widzieliśmy jednak tego węża zjadającego słonia, a nie kapelusz. Nie? I będziemy mieć tutaj dużo też logicznych wywodów, jak chociażby te fragmenty o traktacie i rozważania o materii. Czym jest mityzacja rzeczywistości? Mityzacją rzeczywistości jest to, kiedy idziecie do centrum handlowego Arkadia, czyli do raju. Mityzacją rzeczywistości jest to, że szukacie towarzystwa ubezpieczeń na życie, nikt tego nie robi, ale przykład, no to jednak ta Hestia to jest taka opiekunka życia domowego, więc może, może. wiecie, to są takie wszystkie nasze jakieś wyobrażenia, takie mity, które funkcjonują, bo ten świat jest jedną wielką księgą pełną mitów. I coś nam się dobrze kojarzy, a coś, coś mitami i księgą naszego dzieciństwa. Jest jeszcze. To są nasze wspomnienia, to jak patrzyliśmy. Czyli ja jestem jednocześnie cały czas tą Anetą, która myślała, że chleb jest owocem, który wyrasta ze zboża i trzeba go zbierać z ziemi. Tak, tak myślałam jako małe dziecko. I ten szulc wchodzi w to myślenie, w takie postrzeganie świata, jakieś wyobrażanie sobie rzeczy. To wszystko pamiętacie, jak byście mali, też było inne. Jeżeli y, mieszkacie w, albo. Może pojedziecie do tych rejonów, które znacie z dzieciństwa, to się nagle okazuje, że na przykład ta górka, za której zjeżdżałyście, jest tak żałośnie mała, a kiedyś się wydawała ogromna. Tak? Albo jakieś, jakieś miejsca, przestrzenie się wydawały kiedyś wielkie, a dzisiaj takie nie są. Kiedyś wszystko było wielkie. Nie wiem, Szafa rodziców była wielka i tajemnice rzeczy tam, my, tam można było znaleźć. Jak chociażby prezenty na gwiazdkę. <grym> Ale jak jesteście dorosłymi, to to jest po prostu szafa. Więc Schulz wchodzi w to myślenie poetyckie i w tym świetnym opowiadaniu Sierpień. Wiem, powiedzcie, kiedy on skończy tak swoją drogę dzisiaj, żeby się za bardzo wam nie rozgadała. W tym opowiadaniu Sierpień będziemy mieć dużo odwołań do tego, jak wyglądał, jak wyglądało lato, kiedy się było młodym chłopakiem. I my przyjmujemy tutaj czas jako tworzywo literackie. My tutaj zacieramy te granice koncepcji czasu. Czas nie jest trójdzielny, nie jest ciągły, jest ciągły i jednolity. To, co było wtedy, jest i teraz. że to było w filozofii Bergsona. Tak? Czyli nie ma tego, że było wcześniej, teraz. I przy... przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jest cały czas to samo. Jest wszystko jednolite i ciągłe. Wszystko nakłada się na siebie. I to jest coś, co chciałabym, żebyście koniecznie zanotowali. To wszystkie te czasy, nakładające się na siebie, tworzą takie jedno, przenikające się teraz. Zawsze jest teraz. Wtedy też jest teraz. I kiedy jest się twórcą, to masz się. Możliwość, to ma się taką moc sprawczą odnajdywania własnego wewnętrznego czasu, w którym nie ma ani chronologii, ani jakiegoś rytmu przyczynowo-skutkowego, coś było wcześniej, później są następstwa. Bo w naszej głowie, w naszym czuciu, my cały czas jesteśmy teraz. Ja nadal jestem tą małą dziewczynką, tak? I nadal jestem z tymi wszystkimi. Pamiętam te wszystkie swoje na przykład obawy, lęki przed światem. Nadal pamiętam stres przed każdymi egzaminami, tak? Cały czas to jest w nas. Czy macie jakieś pytania na razie? Czy coś powinnam wyjaśnić? Czy na razie jest logiczne? U Schulza, oprócz tej mityzacji rzeczywistości, tego, że świat jest jedną wielką księgą mitów, mamy do czynienia też z wieloma symbolami. Te symbole za chwileczkę wam wymienię. No i teraz chciałabym, żebyśmy sobie rzucili okiem na to opowiadanie sierpień. To chyba każdy przebrnął, co? Dobra. Co się dzieje w tym sierpniu? Wow, na wolnych lekturach chociaż zrobili ładną okładkę w końcu. W lipcu ojciec mój wyjeżdżał do wód i zostawał mnie z matką i starszym bratem na pastwy białych od żaru i oszałamiających dni letnich. Czy znacie lepsze zdanie na początek? Białych od żaru i oszałamiających dni letnich. Czyli czujemy ten upał. Mi się ten upał jeszcze kojarzy, że żar lał się z nieba jako pierwsze zdanie zbrodni i kary. Wertowaliśmy odurzeni światłem w tej wielkiej księdze wakacji, której wszystkie karty pałały od blasku i miały na dnie słodki do doąglenia miąższ złotych gruszek. To jest arcydzieło wszystkich wrażeń. Nie mówię, że się łatwo czyta. Był upał, tak teraz łopatologicznie, dobra? I on wspomina te wakacje, kiedy było tak strasznie gorąco i wszystko tak, i zobaczcie, i te, jak on sobie grzebie jakby we wspomnieniach, to tak jakby otwierał księgę i wertuje kartki i na przykład tutaj mamy ten lipid pełen żaru, to są te konkretne wakacje. I dużo wtedy jedliśmy gruszek słodkich. Ten sok będzie ściekał po rękach. To są takie wspomnienia. Przecież my też tak wspominamy. I to już jest coś, co chciałabym wam od razu pokazać, bo e, taką e, świetną filozofką polką jest e, Joanna Brach, kiedy jest drugie jej nazwisko, czyli sklerozę, e, ale napisała Szczeliny Istnienia. Brachczajna. Jolanta Brachczajna. O tak. Szczeliny istnienia. To jest cudna książka, w której, y, malutka książeczka i bardzo ją wam polecam, y, żeby właśnie skupić się też y, na takim postrzeganiu filozofii w codzienności. Autorka będzie mówiła o doznaniach zmysłowych, że one są zawsze z nami. To znaczy, wyobraźcie sobie teraz, zamknijcie oczy, że w końcu jest ciepło i możecie wychodzić z domu i jedziecie na Podlasie na przykład i ktoś ma mnóstwo czereśni i leżecie sobie nad wodą na Podlasiu Kuje Was ta trawa w ciało, jest taki upał, że to wszystko jest takie rozognione. Słychać wszędzie owady i wybierzecie te wiśnie i je jecie. I jak się je wiśnie, tu musimy się zatrzymać: tu są te szczeliny istnienia. Sadzacie do ust, przebijacie lekko zębami tę twardszą skórkę, i dopiero macie ten wystrzał soku i smaku. Później musicie tę taką materię trochę gąbczasto przemielić i na końcu pamiętać, żeby nie połknąć, wyjąć pestkę, którą macie ręce całe też później urąbane w tym soku. To są szczeliny istnienia. Zatrzymanie się na takich drobiazgach, tak jak smak złotych gruszek. Każdy z was ma jakieś wspomnienia, z czym się kojarzy lato, z jakim smakem, smakiem, jakim zapachem, co to znaczy te najlepsze lata. Tylko były takie dawne to były lata. Tak na bieżąco trudno jest nam czasami od razu włożyć to w takie piękne wspomnienia i dołożyć do tego nostalgię. I o tym pisze Schulz. O tym pisze też Jolanta Brachczajna, żeby złapać tę chwilę. I dla niego ten upał lata, to jest też smak gruszek. Słodki do omdlenia. Będziemy mieć tutaj już jeden symbol mamy księga. Będą jeszcze symbole kobiety, chociażby pojawia się nam Adela. Adela jest taką pomocnicą w domu. Wraca świetliste poranki, jak pomona z ognia dnia rozrzegwionego. Przecież dziecko już tego by nie napisało, to jest skojarzenie profesora wokadowcy. Wyzypując koszyka barwną, urodę słońca, lśniące, pełne wody pod przejrzystą skórką czereśnie, tajemnicze, czarne wiśnie, których woń przekraczała to, co ziszczało się w smaku bardziej pachną niż smakują. Morele, w których miąższu złotym był rdzeń długich popołudni, Te były jedzone. Obok tej czystej poezji owoców władowywała nabrzmiałe siłą i pożywnością płaty mięsa z klawiaturą żeber, cielęcych, wodorosty jarzyn, niby zabite głowonogi i meduzy. Wszystko no dziecko tak to widzi. Syrowy materiał obiadu smakuje jeszcze nieuformowanym i ołowem. Wegetatywne i telluryczne ingrediencje obiadu o zapaku dzikim i polnym. I mamy tutaj ciemne mieszkanie w kamienicy, przez które zaczyna się przez okna przebijać światło lata. Zobaczcie, że tak to cały czas potrzebujemy słońca, a nie raz latem zasłaniamy, bo na przykład nam świeci prosto w oczy. I tutaj to wszystko będziemy mieć opisane, właśnie. Ten zachwyt lata. I jest jeszcze piękny fragment, który mówi o tym, jak, ulic jak ulica wygląda latem. W sobotni popołudnia wychodziłem z matką na spacer. Z półmroku sieni wstępowały się od razu w słoneczną kąpiel dnia. Przechodnie, brodząc w złocie. Mieli oczy zmrużone od żaru, jakby zlepione miodem, a podciągnięta górna warga odsłaniała im dziąsła i zęby. Proste, po prostu słońce świeci im w twarz. Więc ludzie tak, nie? to tak. nie, Tak robiły, jak nam świeci, że nic nie widzisz. I podnosimy tę wargę. I zobaczcie, jak tutaj on się skupia na rzeczywistości, jak świetnie odwzorowuje. Widać, że jest rysownikiem. I wszyscy brodzący w tym dniu złocisty mieli ów grymas kwaru, jak gdyby słońce nałożyło swym wyznawcom jedną i tę samą maskę, złotą maskę bratstwa Słonecznego. I wszyscy, którzy szli dziś ulicami, spotykali się, mijali starcy i młodzi, dzieci i kobiety. Pozdrawiali się w przejściu tą maską namalowaną grubą, złotą farbą na twarzy, czyli słońcem. Szerzyli do siebie ten grymas bachiczny, barbarzyńską maskę kultu pogańskiego, no bo kultu słońca. Wspaniałe, tak to opisać. Odwoływać się do, do mitów, tego, że to jest maska słońca, kiedy robimy grymas, bo nie widzimy, nic, co jest przed nami, no słońce oślepia. Coś wspaniałego. Mamy tutaj opis y, rynku y, zapachów, kwiatów, roślin, ludzi. Na przykład kubka obdartusów ocalała w kącie rynku przed płomienną miotło upału, oblegała kawałek muru, doświadczając go wciąż na nowo, rzutami guzików i monet, jak gdyby z horoskopu tych. Metalowych krążków odczytać można było prawdziwą tajemnicę muru narysowanego hieroglifami rys i pęknięć. Zresztą rynek był pusty, oczekiwało się, że przed tą sień sklepioną z beczkami winiarza podjedzie w cieniu chwiejącym się akwacji asiołek samarytanina prowadzący za uzda a dwóch pachołków zawleczy troskliwie chorego męża z rozpalonego siodła, ażeby go po chłodnych schodach wnieść ostrożnie na pachnące szabasem piętro. Tutaj mamy już Chrystusa rysowanego. Ja mówię, że tak sobie wędrują z matką i wchodzą do apteki. Wielka bania z sokiem malinowym, w szerokim oknie aptecznym symbolizowała football samo, w którym każde cierpienie mogło się tam ukoić. Takie sy syropy, soki, lemoniady. I po paru jeszcze domach ulica nie mogła już utrzymać nadal dekorom miasta, jak chłop, który wracając do wsi rodzinnej, rozdziewa się po drodze z miejskiej swojej elegancji, zmieniając się powoli w miarę zbliżania do wsi, w obdartusa wiejskiego. Przedmiejskie domki tonęły wraz z oknami zapadnięte w bujnym, pogmatwanym kwitnieniu małych ogródków. Tak, I tutaj mamy też te różne, będą opisane rośliny w ogródkach. Oczywiście jednocześnie perspektywa naukowca, a jednocześnie perspektywa dziecka. Czułość i dostrzeganie dziecka, ale opis i bywa tutaj dorosłego. Ogromny słonecznik wydźwignięty na potężnej łodydze i chory Elefantiatis, Tiasis, czego w żółtej żałobie ostatnich smutnych dni żywota. Nie? I dalej idziemy razem z nim. Idziemy przez ten rozpalony latem drochobycz i dojdzie do wielkiego odkrycia. Pierwszego erotycznego odkrycia. W tym upale. Splątany gąszcz traw, chwastów, zielska i bodiaków buzuje w ogniu popołudnia. Huczy rojowiski much, popołudniowa drzemka ogrodu. Złote ściernisko krzyczy w słońcu jak ruda szarańcza. W rzęsistym deszczu ognia wrzeszczą świerszcze. Stronki nasion eksplodują cicho jak koniki polne. Nie, ja to wszystko jest takie napęczniałe od tego upału. I dalej. Ku parkanowi traw podnosi się wypukłym garbem po górę. Jak gdyby ogród obrócił się we śnie na drugą stronę i grube jego chłopskie bary oddychają ciszą ziemi. Na tych barach ogrodu niechlujna babska bujność sierpnia wyolbrzymiała w głuche zapadliska ogromnych łopuchów, rozprzonoszyła się ozorami mięsistej zieleni. Tamte wyłupiaste pałuby łopuchów Wybałuszyły się jak babska szeroko rozsiadłe, na wpół pożarte przez własne oszalałe spódnice. Tam sprzedawał ogród za darmo, najtańsze krupy dzikiego bzu, śmierdzącą mydłem, grubą kaszą babek, dziką okowity mięty i wszelką najgorszą tandetę sierpniową. Ale po drugiej stronie parkanu, za tym medycznikiem, lata, w którym rozrasta się głupota z idiociałych faustów, było śmietnisko zarosłe dzikim bodakiem. Nikt nie wiedział, że tam właśnie odprawiał sierpień tego lata Swą wielką, pogańską orgię Na tym śmietnisku, oparte o parkań i zarośnięte dzikim zem Stało łóżko skretyniałej dziewczyny Twój tak nazywaliśmy ją wszyscy. Na kupie śmieci i odpadków, starych garnk garnków, pantofli, rumowiska i gruz zostało zielono malowane łóżko, podparte zamiast brakującej nogi dwiema starymi cegłami. Powietrze tym zliczały od żaru, cięte błyskawicami lśniących much końskich, rozcieczonych słońcem czeszczało jak od niewidzianych grzechotek, podniecając do szału. Tłuja siedzi przykucnięta wśród żółtej pościeli i szmat, wielka jej głowa jeży się wiechciem czarnych włosów, twarzy jest i kurczliwa. No i tu będziemy mieć opis tego rozbuchanego lata, i gdzieś tam żyjącą w plenerze, wręcz na tym łóżku, tam rozstawionym przy śmietniku. Dziewczynę, która jak cała ludność wiejska uważa za skrytyniałą. Może tak to było kiedyś na wsiach, że przecież nie było pomocy. Ktoś mógł się urodzić z jakimś opóźnieniem i tutaj już nikt o niego nie zadbał. On sobie musiał sam żyć tak trochę na uboczu społeczeństwa, i wszyscy pokazywali: A to ten nasz wariat, nasza wariatka miejska, nie? w małych miejscowościach, zwłaszcza. No i to jest to taka tętniąca życiem, niczym taka ropucha, która za chwilę wybuchnie, niczym ścierwo. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście takiego napeczniałego słońca, taką padlinę, która, boimy się, że zaraz wybuchnie i nas oblepi tym całym smrodem i wnętrznościami. I on tak też będzie postrzegał te dziewczyny tłuje, bo ona siedzi wśród tych wszystkich szmat, jakichś brudnych ubrań i nagle zaczyna się z tego wszystkiego wyłaniać, tak jakby to wszystko wybuchało. I ona jest półnaga i nawet mówimy tak, na wpół naga i ciemna krytynka dźwiga się powoli i staje, podobna do Bożka Pogańskiego. Na krudnych dziecięcych nóżkach, a z napęczniałej napływem złości szyi, z poczerwieniałej, ciemniejącej od gniewu twarzy, na której jak malowidła barbarzyńskie wykwita arabesk, wykwitają arabeski, Nabrzmiały grzył wyrywa się wrzask zwierzęcy, wrzask krapliwy, dobyty ze wszystkich bronki i piszczałek pół zwierzęcych, pół boskiej piersi. Ona po prostu wyrywa się z tych wszystkich Trzmat, którymi była otoczona, i zaczyna krzyczeć. Ona, nie tylko, że będzie krzyczeć, to będzie się rozbierała także. I będzie mieć tutaj małą dygresję. Ona będzie tylko symbolem płodności, będzie taką przerażającą boginią płodności, bo pierwszy raz doświadczy takiego otwartości, takiej cielesnej postawy kobiecej, w takim o pełnym otwarciu, bez norm społecznych, i która. Co karakiem szerokość jest taka wybuchająca, atakująca trochę płodność i przerażająca, bo ona cały czas krzyczy, i jest zła, i ma czerwoną twarz. I on to widzi to jest to jego pierwsze takie doznanie erotyczne, tej wielkiej takiej potęgi kobiecości. Mamy tutaj wzmiankę jeszcze, co robi matka tłój i okazuje, że też jest te kobietą opóźnioną. Mówi się na nią głupia Maryśka na tę matkę, która jedyne co robi to czyści podłogi szafranem. Żeby były żółte. Tu mamy teraz trzeci ślad tego sierpnia. Jest, znajdujemy się w domu i idziemy do ciotki Agaty. Ta ciotka Agata też jest symbolem jakiejś kobiecości, ale takiej bardziej różowej, fioletowej, baniek mydlanych, czymś takim nieosięgalnym. Będziemy mieć tutaj jej otoczenie, jej dom, jej pokój aksamitny od granatowych obi ze złotym deseniem. Czujemy, że to jest wszystko zadbane. No i ta ciotka wiecznie narzeka cały czas. Była to zasadniczy ton jej rozmów, głos tego mięsa białego i płodnego, bijącego już jakby poza granicami osoby, zaledwie luźnie utrzymywanego w skupieniu, w więzach formy indywidualnej i w tym skupieniu już zwielokrotnionej, gotowej rozpaść się, rozgałęzić, rozsypać w rodzinę. Była to płodność niemal samoródcza. Kobiej coś pozbawiona hamulców i chorobliwie wybujała. No i dalej mamy tych mężczyzn z zapachem tytoniu, no i mamy wujka Marka, powiedzmy się pojawia wujek którego zadaniem jest głównie zaspokajanie płodności ciotki yy i słuchanie skarg na samego siebie. I Wółek jest mały, zgarbiony o twarzy wyjałowionej z płci. Siedział w swym szarym bankructwie, pogodzony z losem w cieniu bezgranicznej pogardy, w którym zdało się poczywać. W jego szereg oczach tlił się żar ogrodu Rozpięty w oknie Czyli tych mężczyznach nie bardzo możemy powiedzieć coś A zobaczcie, że każda z tych kobiet na razie Jakie nam się pojawiła jest taka rozbuchana erotyzmem Pojawiła się też dziewczyna Łucja Młoda, o pulchnym ciele O mięsie białym i delikatnym Tak się mówi o kobiecie Tak on ją postrzega I zawstydzona, bo właśnie przeżywa Pierwszą menstruację I to jest ten pąs na jej twarzy, że ona się wstydzi wejść I on to wie, że ona tego się wstydzi Dlatego ona ma ciągle ten rumieniec to jest taki symbol nadwrażliwego panieństwa. No i pojawia się starszy z kuzynów, Emil. Blond, wąs który, i twarz, z której życie zmyło jakby wszelki wyraz. I teraz będziemy mieć element pożądania. Bierze go na kolana, zaprasza i pokazuje pocztówki. Z czym są te pocztówki? Fotografie. Zaprasza go w świat męski, Jakbyś, ale świat erotyczny. Z mgły twarzy wyłoniło się z, z trudem wy Pukłe bielmo bladego oka, wabiąc mnie figlarnym mruganiem. Czułem doń, niej przeparto sympatię. Wziął mnie między kolana i, testując przed oczyma oczyma prawnymi dłoni fotografię, pokazywał wizerunki nagich kobiet i chłopców w dziwnych pozycjach. No i ten nasz narrator mówi, że patrzył na to wszystko, na te ciała ludzkie, dalekimi, niewidzącymi oczyma, gdy fluid niejasnego zburzenia, którym nagle zmętniało powietrze, doszedł do mnie i zbiegł dreszczem niepokoju, falą nagłego zrozumienia. No, i on tutaj przeżywa z obrazków jakieś podniecenie erotyczne. Tymczasem dorosły po prostu w pewnym momencie schowa te obrazki, bo już go to nic nie pobudzało, i wstanie. I znowu jego twarz popadnie w nicość. Ale to było wielkie. To było tego lata, kiedy on zobaczył gołą kobietę, tłuje, i kiedy zobaczył też stosunek seksualny na fotografiach. To lato było takim też miesiącem inicjacji. Czy to wszystko jest zrozumiałe? Zakładam, że tak. Milczenie oznacza zgodę. Jedyna rzecz, jakie się dowiedziałem na religii. Słuchajcie, i to był ten obraz sierpnia, ten taki pełen zmysłów i erotyzmu. I tak będzie Schulz nam e, to wszystko pisał, tak będzie nam przedstawiał, dość trudny, rozumiem, sposób, jeżeli chodzi o odbiór. Sierpień już macie omówiony, już wiecie, czego się możecie spodziewać. Dla mnie teraz najważniejsze by było powiedzenie o symbolice, ale widzę, że już mi się kończy czas. Więc my sobie jeszcze chyba chwilę pogadamy o tym, Szulcu, bo jeszcze trzeba będzie zrobić traktaty szulcowskie i przejść do takiego kompletnego omówienia. To chciałabym, żebyście sobie już, jeżeli możecie, gdzieś tam, w folderze w ogóle, żebyście sobie popatrzyli. Później na tej rysunki. Gdzieś tam zapisali, że to jest taki dziwny pamiętnik po prostu z czasów dzieciństwa, młodości i to że zawsze dzieje się tu i teraz. Ojcem naszego głównego bohatera jest zarówno bohater, który. Nasz bohater nazywa się Józef, jest synem Jakuba. Ojciec nazywa się Jakub. To jest takie biblijne imię. I ten ojciec będzie bardzo ważną postacią, taką mityczną postacią, dlatego sobie jeszcze to musimy omówić. Czym jest księga? Księga to jest. W każdym opowiadaniu gdzieś tam będzie ślad księgi. To jest symbol takiego pierwotnego ładu, który można dostać, do zrozumieć w, w świecie realnym tylko w jakichś specjalnych okolicznościach. Tylko w jakichś specjalnych okolicznościach ona ujawnia nam jakby swoją wiedzę całą spisaną. To jest jakaś taka księga istnienia, właśnie. Bo dla Szulca, w koncepcji Szulca, rzeczywistość jest tajemniczym tekstem, po prostu jesteśmy żyjemy w tekście. I takie wyjątkowe rzeczy zdarzają się głównie wtedy, kiedy jesteśmy poza standardowym życiem, pełnym rytuałów i obowiązków, czyli w dzieciństwie. Taką księgę można wertować na wszystkie strony. Jak się tylko chce, i to widać w tym sierpniu. Możemy też mówić o konkretnych księgach, które tu będą się pojawiały, bo one pomagają wytropić jakiś porządek świata, i tu księgą jest Biblia, i tu będzie dużo odwołań, też takich biblijnych. Ale jednocześnie żadna z tych ksiąg nie przemówi, jeżeli czytelnik nie będzie na to wewnętrznie przygotowany. To znaczy, to jest trochę tak jak w szkole magii. Co z tego, że przeczytasz jakiś przepis na dany czar, na jakieś dane zaklęcie, jeżeli nie jesteś wewnętrznie przygotowany, gotowy na to, żeby tam naprawdę zajrzeć. Mamy do czynienia z czasem mitu. W świecie Józefa panuje właśnie taki czas mityczny, i to nie jest czas historii. Ten czas on nie biegnie, on nieustannie powraca, i tym czasem mitycznym rządzi nie kalendarz, a natura. To jest rytm czterech sezonów cały czas. Wiosna, lato, jesień, zima. To jest jeden rok nieustannie. Tak samo ranek, południe, wieczór i noc. To jest cały czas y, doba, ludzkie życie, dzieciństwo, dojrzałość, starość, śmierć. To jest też wszystko jednocześnie. Człowiek przeżywa te wszystkie pory roku na różne sposoby i w różnym rytmie, kilka razy w swoim życiu i to wszystko w takim razie będzie do przeżycia jednocześnie i w jakiejś dziwnej synchronizacji. Na przykład człowiek może się wybudzić i uświadomić sobie, że poranek tej wiosny sprawił, że jego młodość była jakaś szczególna. Nagle sobie przypominamy konkretny dzień. Mityzacja rzeczywistości. To jest dla mnie ważne, żebyście koniecznie zapisali sobie. Główne środki artystycznego wyrazu, jakie będzie stosował Schultz, to animizacja i personifikacja. ten cały świat ożywia. I będziemy mieć dużo różnych groteskowych metamorfoz. Chociażby w martwym sezonie ojciec będzie zmieniał postać. Bo jest kreatorem, więc może. Jest tym, co się ziściło, co zawsze mówił Konrad w wielkiej improwizacji: że może gwiazdy przestawać jak tylko chce. I ten ojciec może zmieniać postać. W martwym sezonie zmieni się w muchę. Będą też mniej widowiskowe te metafory. Przecież ta rozgrzebana, zagrzebana w pościeli i szmatach tłuja, ona się upodobnia do przedmiotu tak? I, i wybucha nagle. Mamy ludzkie maski, taki grymas bachiczny, czyli z orszaku Bachusa, trochę przerażający. Nie? To jest ten orszak pół ludzi, pół zwierząt, który chodził z dionizosem i trochę rozrywał też ludzkie światy. Ważne jest też rozróżnienie na pierwiastki męskie i żeńskie. I tutaj kobiety są przedstawiane bardzo dziwnie i tutaj y, warto by było się przy tym zatrzymać, bo jest to świat głównie z perspektywy tego Józefa, męski to ten, który pachnie tytoniem, a mm, kobiecy to jest y, bujny, tak jak bujna jest przyroda, ogródka, tak jak te lubieżne po, y, postawy tłui, to y, obfite cio, y, ciało ciotki Agaty, która wygląda jakby chciała tylko płodzić, być zapładnianą. On tak to patrzy na to. Y, mamy pornografię, którą pokazuje wuj Emil, nie? takie do, do, dopełnienie tego erotycznego wtajemniczenia. No i ta jedna matka w domu będzie symbolem takiej głowy, która to wszystko pilnuje. Ona jest od rzeczy przyziemnych, a ojciec będzie od rzeczy niezwykłych. Ojciec też będzie potrafił zarządzać światem, bo będzie prowadził e, swój sklep, będzie miał tam też jakąś tajemniczą księgę, z której czyta i coś wpisuje. Ale z perspektywy dziecka jest jakaś księga świata. W sklepach cynamonowych mamy inną porę roku, tak tylko powiem, tym tytułowym takim opowiadaniu, które stało się tytułem całego zbioru. Mamy zimę, noc, no i właśnie tam e, idziemy do teatru, ale ojciec się zagubił i nie, nie wziął ptwela. E, I ten nasz Józef będzie tutaj, znowu Józef, swoją drogo, e, będzie szukał Zagubi się w tym labiryncie właśnie miejskich ulic. On będzie nagle trafić do swojego gimnazjum, nie będzie miał stamtąd wyjść, wejdzie do przerażającego pokoju swojego dyrektora. Takie w koszmarze sennym, że usiłujecie się wydostać, a się nie udaje. I te sklepy cynamonowe to właśnie takie brązowe. Więc tak to możecie zapamiętać. Ostatnie słowo. Symbole. Dobra? Sklep ojca bo jeszcze to będziemy sobie gdzieś tam rozwijać, ale już raczej zbliżać się do końca tego. Sklep jest nie tylko miejscem pracy ojca, ale będzie takim centrum egzystencji. Ojciec dla niego to jest uduchowiony mistyki, kre kreator i artysta. To będzie takie jego miejsce życia. Dom ważny jest, jak jest ułożony. To jest miejsce też jakiejś tajemniczej nie, inicjacji. Dom jest symbolem człowieka. To co dzieje się na strychu, gdzie ojciec przejmie sobie strych i tam napuszcza mnóstwo ptaków, to jest to co się dzieje gdzieś tam w głowie twórcy. Matka i Adela, one głównie będą siedzieć na dole, bo tam jest kuchnia, tam się zarządza domem, czyli one jest u tych podstaw, one są od rzeczy takich rzeczywistych. Jak to trzeba wszystko ogarnąć. Jak one będą takie konkretne, one będą to prowadziły. Ptaki, które się będą pojawiały w opowiadaniu ptaki, koniecznie sobie je przeczytajcie. O tym, jak ojciec sprowadził nas z tych ptaków i one, i dobre, że przyjdzie Adela i powie, dosyć tego mm, obserwowania podłogi, wybaczcie za dosadność i je wszystkie wypuści. Ptaki są po prostu uosobieniem poezji. To jest siła twórcza. I zawsze on będzie opisywał ojca w otoczeniu ptaków. Ojciec też będzie się zamieniał w ptaka, bo one się cały czas marzą o tym, żeby wznieść ponad ziemię ponad przeciętność, ponad ograniczenia czyli ptaki są symbolem poezji i dlatego będą ciągle przy ojcu. Nie musimy tego czytać dosłownie. No i labirynt to. Już pisaliście wypracowanie tematu tego labiryntu w drugiej klasie. Tak? To jest to poszukiwanie własnego celu. To jest labirynt ulic, domów, szkolnych korytarzy, załóg sklepowych. Wszystko przypomina nam taką poetykę snu. Noc. Będzie bardzo często taką scenariusz w opowiadaniach Szulca. To jest nie niedookreślony sen. Taki, w którym się przekracza granice. Księga. Przedmiot rytualny. Raz jest to Biblia, raz kalendarz, raz, raz album ze znaczkami. Ona będzie zmieniała swoją postać, możecie ją wertować w tej, we w tej. I Jest to jakiś przewodnik po tajemnicy i ona znajduje, w niej jest zawarta cała ta prawda o mitach świata, o szczelinach istnienia. Kobieta to jest przede wszystkim przeciwieństwo ojca, cielesność, erotyzm. A któremu ojciec kompletnie ulega i się podporządkowuje, te kobiety będą tutaj potęgą, i będą trochę przerażające, i przede wszystkim triumfujące nad mężczyznami. I teraz muszę Wam coś pokazać jeszcze a propos triumfu nad mężczyznami. Ostatnia rzecz, rysunki Szulca. Jednak teraz Wam muszę pokazać. Zobaczcie na mężczyzn tutaj przedstawionych i kobietę. Tutaj mamy kobiety, kobiety ze szpicrutą, i mężczyźni się przy niej są malutcy i się popisują, podnoszą kule i ciężary. Tutaj kobieta jest na barkach jakiegoś mężczyzny. One sobie tańczą w takim orszaku bachicznym. On je dźwiga. To genialne. Tutaj moglibyście się też chwilę nad na tym zastanowić. Mamy tu kobietę nagą. Wokół niej dwa wielkie, masywne konie. Tutaj mamy twarze mężczyzn, którzy zaglądają i tutaj mamy skulonego mężczyznę pod spodem. Ta męskość jest niczym. On nic nie może wobec potęgi kobiecości. Jak widać tę wyższość kobiety, taką lubieżną wręcz wyższość, erotyczną wyższość. Spójrzcie na to. Kobieta, dwóch mężczyzn jed, i ona trzyma stopę na jego twarzy. Mhm. No właśnie, to tylko kobieta przez płodność, nie? Jest, bo ona stwarza, czyli ona jest prawdziwą kreatorką, tylko kreatorką takiej materii, a nie poezji. Zobaczcie, tutaj mężczyźni tacy przerażeni, a tu i dwie pięknie idące dumnie kobiety i mężczyźni, którzy właściwie kładą się, wykładają, jak tutaj patrzą, jak taki pies prosto w oczy, ale tak z ziemi, skuleni. Przy okazji ja tutaj widzę też duży fetysz stóp, co możecie zobaczyć też w każdym filmie Tarantino. To też jest fetyszysto stóp i to w każdym filmie, jak pojawia się kobieta, będzie stopa. Na dzisiaj to tyle, słuchajcie, bo nie chcę was tutaj przyciągać. Te obrazy sobie, jak wpiszecie Księga Bałwochwalcza, to, to znajdziecie. Będziecie mogli się poszukać jako go... Księga Bałwochwalcza. My sobie jeszcze podsumujemy te sklepy i jeszcze Wam dokładnie powiem, co chcę jeszcze raz, co macie zapamiętać. Dobra? I lecimy dalej. Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części. A wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl